sędzia powie, oczywiście. Sędzia. Tak, będę się kierował w ewentualnej pracy w Trybunale. W ocenie przewodniczącego komisji posła Stanisława Piotrowicza z PiS, Andrzej Zielonacki spełnia ustawowy warunek, by kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego cechowała wyróżniająca się wiedza prawnicza. Ta rozległa wiedza prawnicza w przypadku pana mecenasa była rzeczywiście uderzająca. Pan mecenas zaprezentował szerokie spektrum wiedzy prawniczej. Ze względu na bogate doświadczenie życiowe i wieloletnią praktykę adwokacką, a więc stykanie się z różnymi problemami prawnymi z różnych dziedzin prawa. Opinii tej nie podziela poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz. Posłanka Nowoczesnej jest zdania, że Andrzej Zielonacki to kolejny przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w Trybunale Konstytucyjnym. Ta nominacja jest nagrodą za jasne i wyklarowane poglądy polityczne, jasno deklarowane w ramach akademickiego klubu imienia Lecha Kaczyńskiego. Ta nominacja jest wynikiem docenienia tych poglądów, ale nie wiedzy wyróżniającej się kandydata, który będzie kolejny przedstawiciel po prostu PiS-u w Trybunale Konstytucyjnym. PiS kolejny raz postawił na najwierniejszego, a nie najlepszego kandydata do tak ważnej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się jutro. Podczas policyjnej interwencji na ulicy Wołoskiej w Warszawie padły strzały. Funkcjonariusze zareagowali po tym, jak w pobliżu patrolu dokonano rozboju. Rzecznik stołecznej policji, aspirant sztabowy Mariusz Mrozek powiedział, że trzech mężczyzn zaatakowało jednego z przechodniów i zabrało mu plecak. Następnie uciekli do czekającego w pobliżu samochodu. To zdarzenie zauważyli policjanci, którzy patrolowali okolice. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli pościg i oddali dwa strzały ostrzegawcze. Kierowca samochodu wiozącego napastników na ulicy Puławskiej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w inne auta. Mężczyźni zaczęli uciekać pieszo. Dwóch sprawców rozboju zatrzymano, dwóch pozostałych jest poszukiwanych. Plecak przechodnia odzyskano. Nikt nie ucierpiał. Polska ambasada w Dosze ostrzega podróżujących przed kłopotami związanymi z przylotem do Kataru. Pasażerowie Qatar Airlines czekają w kolejkach w siedzibie biura. Dajcie spokój. Złodziejstwo w Warszawie i na... A nie wiadomo, może kamienie były w tym plecach. Mówiłam, że Warszawa sami złodzieje. Kłopoty linii lotniczych rozpoczęły się wczoraj, gdy 7 państw arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Katarem, a niektóre z nich zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla katarskich maszyn. Przewoźnik z Dohy nie może lądować m.in. w Dubaju czy w Riyadzie. Klienci Qatar Airlines domagają się albo pieniędzy, albo chcą zmienić trasę lotu. Wszyscy pasażerowie mogą korzystać z alternatywnych tras albo otrzymają całkowity zwrot kosztów, oświadczył po południu katarski przewoźnik. Na razie refundacja dotyczy lotów rezerwowanych do 5 lipca. W Dubaju utknęli m.in. wracający z 10-dniowego urlopu turyści z Brazylii. Mieliśmy mieć przesiadkę w Katarze, ale nie wiemy, co nas czeka, tłumaczyli reporterom dziennika Gulf News. Katarski narodowy przewoźnik nie może korzystać z przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Egiptem i Jemenem. Oznacza to, że wiele lotów do Afryki czy Azji wydłuży się nawet o kilka godzin. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szukając dziury w całym. Szukamy nadal dziury w postępowaniu polskich komorników. Przypomnę, że ze mną prezes Krajowej Izby Komorniczej, pan Rafał Frączek. Raz jeszcze dobry wieczór. Przed informacjami przytoczyłem historię z 2013 roku z Kamienia Pomorskiego, gdzie pani komornik w trakcie czynności zajęła m.in. dziecięce zabawki. Wyjaśnijmy, jak to jest, bo ja przeszukując internet w poszukiwaniu takich różnych wątpliwych przypadków znalazłem też kilka sytuacji, kiedy zajmowane były na przykład zwierzęta domowe. To pies, albo kilka psów, albo kot. No, przeciętnemu człowiekowi wydaje się to odpowiednio, albo jeżeli jest łagodnie w miarę nastawiony, no to dziwne, a jeżeli jest nastawiony bardzo sceptycznie, to go to po prostu oburza, uważa, że to jest skandal, jak można czyjegoś psa zająć. Co komornik w trakcie czynności musi zrobić, co może robić, od czego może odstąpić, jak to wygląda? Przede wszystkim warto powiedzieć, że od 8 września ubiegłego roku zmieniły się przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Przed tym terminem we wniosku
egzekucyjnym wierzyciel był zobowiązany wskazać sposoby egzekucji oraz majątek, do którego chce skierować tę egzekucję. Wierzyciel był zobowiązany, to znaczy... Czyli na przykład, jeżeli ktoś pisze do mnie, bo taką dzisiaj też miałem wymianę uwag na Twitterze, jeżeli ktoś pisze do mnie, miałem do czynienia z paniami, które chciały odzyskać alimenty, a komornik mi powiedział, proszę wskazać, z czego mam odzyskać. I to jest skandal, dlaczego on sam nie sięgnął po zasoby tych mężczyzn, którzy powinni alimenty płacić. Sprawa alimentacyjna, czy sprawy alimentacyjne były tutaj wyjątkiem, podkreślam, przed 8 września, bo akurat był to ten rodzaj spraw, gdzie komornik był zobowiązany podjąć wszystkie możliwe. Czyli powinien był sam znaleźć środki. Tak jest. Tak, gdzie mamy to. Powiedzmy jeszcze, co może taka osoba zrobić, jeżeli chodzi o alimenty, komornik mówi właśnie tak, proszę wskazać, z czego ja mam ściągnąć, bo ja nie wiem. Trudno mi nawet sobie wyobrazić, żeby komornik powiedział matce dziecka, na które ojciec nie płaci alimentów, że nie podejmie czynności, dopóki ona nie wskaże tego majątku. Jego podstawowym obowiązkiem jest podjąć wszelkie przewidziane przepisami czynności, żeby taki majątek ustalić. Do tego służą odpowiednie bazy danych, jak na przykład baza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie są gromadzone dane o płatnikach, czyli wiemy, kto jest pracodawcą takiej osoby, o ile oczywiście pracuje. Centralna ewidencja pojazdów, gdzie sprawdzamy, czy dłużnicy nie posiadają takowych. To mogą być informacje z Urzędu Skarbowego, gdzie ustalamy również ewentualnego pracodawcę. Musi wiedzieć komornik. Pewne operacje majątkowe, jakie dłużnik przeprowadzał, to może być ewidencja przedsiębiorstwa. Światłowody pod majątek. Mamy obowiązek ustalać. Podłożone światłowody pod majątek. Majątkiem, który podlegał do egzekucji. I wreszcie mamy obowiązek wysłuchać, czy wezwać do złożenia wyjaśnień takiego dłużnika, a nawet, bo od 8 września, powtarzam, to jest dość istotne, zmieniły się przepisy i wprowadzono instytucję tak zwanego komorniczego wyjawienia majątku, czyli komornik może zażądać od dłużnika złożenia wykazu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych wyjaśnień. Do tej pory komornik takiego instrumentu nie miał. W każdym razie, wracając na grunt tego przypadku i tego, co komornik może, a co musi wykonać. Do 8 września komornik był związany wnioskiem wierzyciela i w tej chwili również, jeżeli wierzyciel nie zażyczy sobie prowadzenia egzekucji w określony sposób, też będzie takim wnioskiem związany. Różnica polega na tym, że do 8 września wierzyciel był zobowiązany wskazać sposoby egzekucji i majątek, a jeżeli tego majątku nie wskazał, to komornik mógł wezwać dłużnika do złożenia odpowiednich wyjaśnień, czy posiada określone składniki majątkowe, jeżeli chodzi o sposoby, jakie wskazał wierzyciel. Od 8 września, jeżeli wierzyciel nie wskaże sposobów egzekucji i składników majątkowych, komornik prowadzi wszystkimi dopuszczalnymi sposobami egzekucję, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, która może być prowadzona wyłącznie na wniosek wierzyciela, który musi wskazać konkretną nieruchomość, jej numer księgi wieczystej, położenie i złożyć wniosek o wszczęcie takiej egzekucji. Przełóżmy to teraz na język praktyczny. Załóżmy, że jest wierzyciel, jest dług, jest dłużnik, do tego dłużnika przychodzi komornik, no i składniki majątku ruchomego są stosunkowo mało warte, no ale właśnie są na przykład zabawki dzieci i jest, powiedzmy, pies. No i wtedy, czy komornik, widząc to, musi zająć te zabawki, musi zająć tego psa, czy może od tego odstąpić, jeżeli składniki, inne składniki majątku nie zaspokajają wierzytelności? Przede wszystkim komornik zajmuje takie składniki majątku, które przedstawiają jakąkolwiek wartość. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli takich składników majątkowych nie ma, mówimy w tym wypadku o egzekucji z ruchomości, bo i zwierzę, jeżeli egzekucja jest kierowana, egzekucja jest prowadzona w tym właśnie trybie, więc te składniki majątku muszą przedstawiać wartość. Po drugie, nie mogą być wyłączone spod egzekucji. Jest cały katalog rzeczy przewidzianych w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego i rozporządzeniach, na przykład regulujących kwestie rzeczy wyłączonych spod egzekucji w przypadku rolników, gdzie jest
czego nie można zająć, a w przypadku zajęcia takiej rzeczy postępowanie egzekucyjne należy umorzyć. I to jest w ogóle punkt wyjścia. Żaden racjonalnie myślący komornik, zakładam, że niemal wszyscy postępują, mówię o komornikach, racjonalnie, bo tak jak w każdym zawodzie mogą się zdarzyć przypadki braku refleksji przy jakichś czynności, mogą się pojawić emocje, bo proszę zwrócić uwagę, że jednak te emocje w trakcie czynności podejmowanych przez komorników się pojawiają i może też w tych emocjach zostać dokonana czynność w sposób nieprawidłowy, najzwyczajniej w świecie. Ale przypominam, że na taką czynność może zostać złożona skarga. No to ta chciwość. Więc jest tutaj droga do weryfikowania prawidłowości podejmowanych czynności. Więc mamy katalog, który może być w egzekucji. Właśnie. Mamy kwestię wartości takiej rzeczy i zwykle dochodzi do zajęcia składników majątkowych, które nie są wyłączone spod egzekucji i przedstawiają jakąkolwiek wartość. Te rzeczy następnie mogą zostać, jeżeli należność nie zostanie uregulowana, wystawione na licytację. Na tym polega właśnie praca komornika. Czyli jeżeli zabawki są, przedstawiają jakąś wartość, też mogą zostać zajęte? Jeżeli zabawki przedstawiają jakąkolwiek wartość, na pewno mogą zostać zajęte, aczkolwiek takie rzeczy się albo nie zdarzają, albo zdarzają rzadko, jak choćby w opisanym przez pana redaktora przykładzie. Ale o ile ja sobie przypominam tę sprawę i argumenty, jakie przedstawiała pani komornik, polegały na tym, że to nie były zabawki konkretnego dziecka, tylko to były zabawki, ich jakaś ilość, osoby, która ściągała te zabawki z zagranicy niemieckiej i stanowiły one przedmiot obrotu. No oczywiście teraz nie dojdziemy do tego, jak było naprawdę, ale to, co pan mówi, też pokazuje, że warto czasem się bardziej zagłębić w poszczególne przypadki, bo może się okazać, że tam pod powierzchnią jednak prawda jest troszkę inna niż to, co czytamy w mediach. Chciałbym teraz zapytać o to, jak w ogóle się komornikiem zostaje. Czy łatwo jest zostać komornikiem? Myślę, że wiele osób wyobraża to sobie w ten sposób, że wystarczy otworzyć kancelarię komorniczą, pieniądze zaczną płynąć, bo to jest przecież zawód, którym się zarabia setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony rocznie. Jak to wygląda? Tak, to już... Pan sam zresztą prowadzi kancelarię komorniczą w jednym z mniejszych miast w Polsce. Tak, no sprawa nie wygląda tak prosto. Komornikiem zostaje się po ukończeniu studiów prawniczych. Jeżeli ktoś decyduje się na wybór tej drogi zawodowej, musi zdać egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Ten egzamin odbywa się dokładnie na takich samych zasadach, jak egzaminy na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną. Aplikacja komornicza trwa 2 lata. Po odbyciu tej aplikacji należy zdać egzamin zawodowy, egzamin komorniczy, który trwa 2 dni. Nie jest to łatwy egzamin. A następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku trzeba jeszcze odbyć 2-letnią asesurę. Czyli ile to lat w sumie? No właśnie 9 lat. Trwa droga dojścia do zawodu komornika. Jest to jedna z najdłuższych dróg, jeżeli chodzi o dojście do zawodu i możliwości jego wykonywania. I wówczas, mając te wszystkie kwalifikacje i oczywiście spełniając wymogi ustawowe, w tym kwestie odpowiedniego charakteru, uzyskania opinii samorządu komorniczego, minister na wniosek takiej osoby podejmuje decyzję po przeanalizowaniu i samego wniosku i wszystkich opinii o powołaniu takiej osoby na stanowisko komornika sądowego. Po uzyskaniu takiego powołania komornik tworzy kancelarię, składa ślubowanie i może przystąpić do wykonywania czynności w imieniu państwa. Czy trzeba mieć do tego zawodu jakieś szczególne cechy charakteru? Myślę, że stereotyp jest taki, że przede wszystkim trzeba być wyzbytym empatii. Jak to jest? Absolutnie z tym się nie mogę zgodzić. Nie chcę popadać z kolei w drugą skrajność i stwierdzać, że komornicy są, że wszyscy komornicy są pełni empatii, ale
zapewniam, że empatia to nie jest coś, co jest obce komornikom. Ja wykonuję ten zawód ponad 20 lat i nie mogę powiedzieć, że zjadła mnie rutyna i absolutnie nie rozumiem problemów, z jakimi przychodzą do mnie różni ludzie, a prowadzę postępowania zarówno przeciwko emerytom, rencistom, dłużnikom alimentacyjnym, bo prowadzę trochę ponad 1500 spraw alimentacyjnych, przeciwko przedsiębiorcom mniejszym, czy też przeciwko dużym firmom. Każdą sprawę traktuje się indywidualnie i zawsze jest miejsce na to, żeby dostrzec człowieka, który jest po drugiej stronie. Czy zdarza się panu tak, że jak przychodzi pan do dłużnika, to nie kończy się egzekucją, tylko na przykład jakąś ugodą, uzgodnieniem spłaty długu? Czy to na tym etapie jeszcze jest możliwe? Tak, znaczy jest z tym pewien kłopot, dlatego że tak naprawdę wszędzie tam, gdzie przepisy są dosyć bezwzględne, wszędzie tam, gdzie istnieje majątek, jest wniosek wierzyciela, jest ten wyrok, o którym wspomnieliśmy, prawomocny wyrok sądu. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik przed skierowaniem sprawy do komornika nie uregulował tego długu, czyli wierzyciel musi udać się po pomoc do komornika. Jest to dla niego ostateczność. Różne są powody nieregulowania długu pomimo wydania prawomocnego wyroku. Nie są rzadkie przypadki próby unikania wywiązania się z takich zobowiązań orzeczonych prawomocnym wyrokiem. Oczywiście bardzo częste są sytuacje, kiedy dłużnicy wpadli w spirale zadłużenia i po prostu nie są już w stanie z nich wyjść, bo nasze półki pełne są spraw przeciwko emerytom i rencistom, którzy wzięli po kilka czy kilkanaście pożyczek, bądź dokonali kilkunastu zakupów ratalnych. Nie ma szans na to, żeby kolejny tytuł, nakaz zapłaty czy wyrok został dobrowolnie wykonany przez jeszcze taką często osobę, nie prawda? Dla siebie, tylko dla rodziny. Najczęściej prawda? Te osoby starsze dokonują takich zakupów, czy zaciągają pożyczki, chcąc pomóc członkom swojej rodziny, dzieciom, wnukom. Więc taka sprawa trafia i w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, przyjmujemy odpowiednią strategię tego postępowania, ale generalnie powinniśmy ustalić, już mówię o nowych przepisach, nawet tam, gdzie nie ma wskazanych sposobów egzekucji, powinniśmy wezwać dłużnika do przedstawienia stosownych informacji na temat jego majątku, bądź tej ostrzejszej formy, zastosować tę ostrzejszą formę wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej, a nawet tam, gdzie dłużnik unika stawienia się, mamy możliwość wystąpienia do sądu o doprowadzenie takiej osoby przed komornika, a sąd może również na wniosek komornika zastosować areszt, jeżeli ktoś unika złożenia takiego wykazu. Więc w pierwszej kolejności musimy poprzez wysłuchanie dłużnika ustalić, jaki ma majątek. W trakcie również są równolegle najczęściej prowadzone pewne czynności poprzez pozyskanie informacji ze stosownych baz danych i wówczas jawi nam się obraz sytuacji, czy w stosunku do dłużnika jest możliwość skierowania egzekucji do jakiegoś składnika majątku, na przykład ma wynagrodzenie, musimy je zająć, ma pojazd, musimy ten pojazd zająć. I w zależności znowu od reakcji tego dłużnika, jeżeli zajmujemy na przykład pojazd, on deklaruje, potrzebuje miesiąc, ja zorganizuję środki i spłacę swoje zobowiązanie. Większość komorników rozumie i stara się odnaleźć sytuację tego dłużnika. Nie wystawia takiej rzeczy na licytację bardzo szybko, daje mu szansę. Natomiast no niestety bardzo często bywa tak, że dłużnicy próbują działać na zwłokę, przeciągają sprawę. Na to sobie nie możemy pozwolić, dlatego że znowu przepisy są dość rygorystyczne. Podlegamy również odpowiedzialności za przewlekłość takiego postępowania. Pamiętajmy zawsze, że po drugiej stronie jest wierzyciel. Nawet jeżeli to jest firma, trudno sobie wyobrazić, żeby firma robiła ludziom prezenty ze swoich pieniędzy. Więc bardzo zawsze jest ta druga strona, to też trzeba pamiętać. Ja, to jest bardzo trafna uwaga, nawet pan redaktor trochę mnie sprowadził na ziemię, bo ja poświęcam naszej rozmowie dużo czasu dłużnikom, czy też
podejściu komorników do indywidualnych przypadków, z jakimi mamy do czynienia, czy też dostrzegania człowieka po drugiej stronie. Natomiast oczywiście z drugiej strony zawsze jest wierzyciel, który czeka na zapłatę swoich pieniędzy, czyli na odzyskanie tego, co mu się należy w świetle prawa. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili jedną niezwykle ważną rzecz. Ja już trochę o to pytałem. Pytałem o to, jak komornik, kiedy komornik zaczyna zarabiać i ile. Jakiś czas temu w dzienniku Fakt ukazał się taki głośny tekst, który wymieniał bodajże 10 najwięcej zarabiających, 20 najwięcej zarabiających kancelarii komorniczych w Polsce. No tam dochody tych kancelarii szły w dziesiątki milionów, porażały. Najwyższa była 20, ale to porażająca kwota. Porażająca kwota. Chodziło o 2015 rok, więc wyjaśnijmy, jak to jest możliwe w ogóle, że kancelaria komornicza ma tak gigantyczny dochód, który dla większości ludzi jest absolutnie niebotyczny. Ludzi, dla większości również masa firm nigdy nie ogląda takich dochodów w ciągu. To prawda, a z drugiej strony jak to jest z takim rozpoczynającym pracę komornikiem, w którym momencie on w ogóle zaczyna zarabiać, bo zdaje się, że nie od razu. Jak to wygląda? Oczywiście, że tak. W Polsce mamy system funkcjonowania zawodu komornika jako podmiotu samofinansującego się. Otóż państwo osobie, która spełnia wymogi, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, jakie te wymogi muszą być spełnione, powierza możliwość wykonywania czynności, ale jednocześnie przepisy pozycjonują to w ten sposób, że taka osoba, która uzyskuje prawo do wykonywania czynności w imieniu państwa, musi utrzymać się na rynku. Nie dostaje żadnego dofinansowania od państwa, nie ma żadnych innych źródeł finansowania, utrzymuje się wyłącznie ze spraw, które prowadzi i to wyłącznie ze spraw, które zakończyły się skutecznie. Dlatego, że model finansowania egzekucji w Polsce polega na tym, że koszty na utrzymanie kancelarii pochodzą z opłat wyegzekwowanych w sprawach skutecznych. W Polsce mamy od kilku lat wskaźnik skuteczności na poziomie 20%, czyli te 20% spraw skutecznych na 100 spraw, które wpływa do komornika. To jest dosyć mało. Tak, ale to nie jest zależne od komorników. To co mówię, pokazuje, że komornicy, po to się tak naprawdę ten system organizuje w taki właśnie sposób, jako samofinansujący, żeby komornicy byli zainteresowani jak największą efektywnością, szybkością, sprawnością i skutecznością egzekucji, po to, żeby mieć i pozyskiwać jak największe środki na funkcjonowanie własnej kancelarii. Więc w tych 20% spraw uzyskujemy opłaty egzekucyjne, które przeznaczane są na koszty funkcjonowania kancelarii. Te koszty funkcjonowania kancelarii to są zarówno zatrudnieni ludzie, bo każda kancelaria, nawet ta najmniejsza komornik, który zaczyna, jest tylko na początku w stanie dać sobie radę sam. Jak tylko wpływa określona grupa spraw, nie jest w stanie sobie poradzić bez pomocy. Tak jak sądy nie są w stanie sobie poradzić, czy sędziowie bez wsparcia sekretariatów sądowych. Każdy, kto był w sądzie, wie, że to jest cała machina, masa ludzi, która pracuje na to, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował. Tak samo wygląda to w przypadku komorników. W kancelariach komorniczych zatrudnione jest 13 tysięcy ludzi w całym kraju. I ci ludzie z kolei swoją... A kancelarii jest ile? 1635 w tej chwili. Ta liczba dość dynamicznie rośnie, bo zwiększa się każdego roku o między 150 a 200 w ostatnich kilku latach. Więc ten aparat cały jest niezbędny do tego, żeby komornik funkcjonował. I to wynika z tego, że komornik ma masę czynności, które musi wykonać. Musi jeździć do dłużnika w teren, ustalać majątek, musi organizować licytacje, musi przeprowadzać eksmisję i oczywiście przepisy to przewidują poświęcić jeden dzień na przyjmowanie interesantów. Musi organizować pracę kancelarii, więc to jest cały szereg czynności i bez wsparcia osób o odpowiednich kwalifikacjach taka kancelaria nie mogłaby funkcjonować, więc chciałbym powiedzieć, nawiązując do kwestii tych dochodów, o których pan redaktor wspomniał,
pytanie, jak to możliwe, żeby ktoś, kto jest funkcjonariuszem publicznym i komu państwo dało możliwość wykonywania tego zawodu, osiągał tak gigantyczne dochody. Musimy to powiedzieć dosyć szybko, bo mam jeszcze 3 minuty programu. W 2007 roku umożliwiono przyjmowanie z terenu całego kraju nieograniczonej liczby spraw. To spowodowało, że na przestrzeni tych kilku lat zbudowano takie potężne kancelarie, które mogły przyjmować i przyjmowały. Największa kancelaria miała 1 000 000 spraw. Te sprawy generowały... 1 000 000 spraw? 1 000 000 spraw. Z około mówił pan 5 000 000 spraw w skali kraju. Tak, tak jest. 10 kancelarii skupiało 65% całego wpływu z kraju i to były kancelarie, które uzyskiwały takie dochody. Na drugiej szali mamy komorników, którzy zaczynają swoją działalność, prowadzą ją przez 2, 3 czy kilka lat i tam dochody w ogóle zaczyna się, poczynając od rozpoczęcia funkcjonowania takiej kancelarii. Po kilku lub kilkunastu miesiącach mamy kancelarie, które po jeszcze 3 latach nie uzyskują dochodów, a jeżeli uzyskują, to są to dochody na poziomie kilku tysięcy złotych. Ale jak to po 3 latach nie uzyskują dochodów, czyli komornik dopłaca cały czas do swojej działalności? To może w początkowym okresie zawsze dopłaca. Musi otworzyć kancelarię, więc inwestuje w jej otwarcie, w jej zorganizowanie i to są te pierwsze pieniądze, jakie musi wyłożyć, żeby zacząć działalność, a następnie musi, czy opiera się na sprawach, jakie do niego wpływają. Zanim zbuduje określony portfel tych spraw, zanim wierzyciel dotrze do niego, czy grupa wierzycieli dotrze do niego ze sprawami, wówczas, czy w tym okresie, kiedy to się stanie, najczęściej osiąga straty, znaczy nie jest w stanie osiągnąć wyniku dodatniego. Dopiero z upływem czasu, kiedy buduje swoją pozycję i markę, zaczynają do niego wpływać sprawy, jest w stanie zacząć osiągać coraz to lepsze wyniki finansowe, aż uzyskuje z czasem dochody. I te dochody są naprawdę bardzo różne, bo różne są też kancelarie. W Polsce kancelarie są bardzo zróżnicowane od 100, 200 czy 300 spraw wpływu rocznie, bo od ubiegłego roku mamy wprowadzone limity po 10 tysięcy spraw, bo to jest główny limit, jaki może do kancelarii komorniczej wpłynąć, więc z wielkością tej kancelarii, wielkością wpływu spraw do tej kancelarii wiążą się również wyniki finansowe. Niestety, dokładnie tak jak przewidywałem, udało nam się omówić być może 1/3 problemów związanych z funkcjonowaniem komorników. Bardzo żałuję, że nie zdążyliśmy porozmawiać o tym, z czym mogą się wiązać zmiany w systemie pracy komorników zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ale obiecuję Państwu i mojemu gościowi, że postaram się w swoim programie do tej sprawy wrócić. Przypomnę, że dzisiaj był z nami prezes Krajowej Izby Komorniczej, pan Rafał Frączek. To był program Szukając Dziury w Całym. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się 23. Czas na najważniejsze informacje. Rząd chce, by minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wynosiło 2080 zł. Gdyby zaraz po katastrofie smoleńskiej dokonano genetycznej identyfikacji ofiar, nie doszłoby do tylu pomyłek, mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold po raz trzeci spróbuje uzyskać zeznania od prokurator Barbary Kijanko. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd chce, by minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniosło 2080 zł, a minimalna stawka godzinowa 13 zł i 50 groszy. To mniej niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także związki zawodowe, ale więcej niż chcieliby dać pracodawcy. O szczegółach Elżbieta Łukowska. Wzrost minimalny.
minimalnego wynagrodzenia o 80 zł nie powinien według rządu negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Innego zdania są pracodawcy, którzy proponują podwyżkę wynoszącą 50 zł. Jak zaznaczył Zbigniew Żurek z Business Center Club, płaca minimalna nie może rosnąć szybciej niż wydajność pracy. Płaca minimalna jest sztucznie zawyżoną ceną za pracę. Dotyczy ona prawie zawsze ludzi słabszych, ludzi gorzej wykształconych, mniej wydajnych. Innego zdania są związki zawodowe Jangus, OPZZ. Domagamy się, by płaca minimalna wzrosła do 50% średniej krajowej. OPZZ i Forum Związków Zawodowych domagają się 220-złotowej podwyżki. Solidarność chce, by było to 160 zł. Rada Ministrów ma przekazać swoją propozycję partnerom społecznym do 15 czerwca. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Profesor Krzysztof Szwagrzyk jest zdania, że gdyby zaraz po katastrofie smoleńskiej dokonano dokładnej genetycznej identyfikacji ofiar, nie doszłoby do tylu pomyłek, z jakimi mamy teraz do czynienia. Jak mówił w TVP Info, jest przekonany, że takie badania trzeba było wówczas przeprowadzić. Gdyby była w początku wola, żeby przeprowadzić badania genetyczne na dużą skalę, do takich pomyłek by nie dochodziło. Najważniejsza była jednak decyzja początkowa, a tej widać zabrakło. Krzysztof Szwagrzyk jest poruszony propozycjami, że można było zrobić jeden wspólny grup ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W polskiej tradycji, ale także w tradycji chrześcijańskiej, tradycji europejskiej, prawo do pochówku jest czymś niedyskutowalnym, czymś oczywistym, bez względu nawet na poglądy polityczne, pozycje, którą się w świecie zajmuje, zawód, który się wykonuje, to wszystko nie ma znaczenia. I w ostatnich latach stało się coś bardzo niedobrego, że nie tylko nie okazuje się szacunku szczątkom zabitych, ale także szacunku i współczucia takiego zwyczajnego ludzkiego ludziom. Prokuratura Krajowa poinformowała w ubiegłym tygodniu, że ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej ujawniają liczne błędy. Nadzorujący śledztwo smoleńskie zastępca prokuratora generalnego, prokurator Marek Pasionek, powiedział, że w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciał. Chodzi o Piotra Nurowskiego i Mariusza Handzlika. W 9 przypadkach w trumnach znaleziono części ciał innych osób. Profesor Krzysztof Szwagrzyk jest wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Kieruje pracami ekshumacyjnymi, m.in. w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach, na Służewcu oraz cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Są tam poszukiwane szczątki ofiar terroru komunistycznego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold po raz trzeci spróbuje uzyskać zeznania od prokurator Barbary Kijanko z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Zgodnie z nowym harmonogramem komisja wyznaczyła termin przesłuchania na 4 lipca na godzinę 10 rano. Barbara Kijanko była pierwszym prokuratorem referentem, który prowadził sprawę Amber Gold. Wcześniej dwukrotnie nie stawiła się na wezwanie komisji. Jej przewodnicząca, posłanka PiS Małgorzata Wesermann, przypomniała, że w lutym posłowie wysłali zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Łodzi w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Barbarę Kijanko. I dlatego jej zdaniem na wyjaśnieniach powinno zależeć przede wszystkim wezwanej. Liczę na to, że prokuratura stanie na wysokości zadania i poradzi sobie z tym, bym powiedziała, chronicznym niestawieństwem pani prokurator. Biorę pod uwagę to, że ona się rzeczywiście nie stawi. Proszę pamiętać, że my żeśmy ten stan faktyczny wyjaśnili, zakończyliśmy to wysłaniem zawiadomienia do prokuratury i dzisiaj to w interesie pani prokurator powinno być zaprezentowanie jakby własnego poglądu i linii obrony. Jeżeli z tego nie skorzysta, my żeśmy jednoznacznie ocenili jej zachowanie jako noszące znamiona przestępstwa. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Jednak spółka okazała się piramidą finansową. Poseł Platformy Krzysztof Brejza mówi, że pytań do prokurator Barbary Kijanko przybywa w miarę postępów w pracy członków komisji. Dodaje, że po długiej nieobecności posłowie wystąpili do sądu o nałożenie kary za niestawiennictwo świadka na przesłuchaniu. Wierzę, że pani prokurator dopełni powinności, stawi się przed komisją. Nie ma przecież nic do ukrycia, a my z kolei mamy dużo pytań i tych pytań przybywa z przesłuchania na przesłuchanie kolejnych świadków. Wystąpiliśmy do sądu okręgowego o nałożenie takiej kary. Mam nadzieję, że nie będzie kumulacji i pani prokurator stawi się, bo jest główną osobą z prokuratury, która powinna złożyć zeznania przed komisją. Amber Gold w sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość i oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych.
Narodowe Tomasz Kowalczyk. Zapraszam. Koszykarze polskiego cukru Toruń pokonali przed własną publicznością Stelmet Zielona Góra 84-74 w trzecim meczu finału Ekstraklasy. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Senegalczyk Czekich Mbobaj. Zdobył 21 punktów, a dla gości reprezentant Polski Tomasz Kaleti 25. Jacek Winnicki podziękował swojej drużynie za walkę na parkiecie. To jest najważniejsza rzecz, my musimy walczyć. To widać na grze na tablicach, gdzie mamy 42-33. Tym razem my wygraliśmy tablicę, mamy 17 zbiorek w ataku. Nawet przy tej skuteczności za 3 punkty cały czas, może nie takiej najlepszej. Niemniej jednak pokazujemy ogromną waleczność, tylko 74 punkty stracone z takim zespołem. Artur Gronek, trener Stelmetu, był rozczarowany wynikiem spotkania. Pozwalamy zagrać im to, co mają najgroźniejsze. Nie możemy tego zatrzymać, tak jak to robiliśmy przez 32 minuty i przez 80 w domu. Przeanalizujemy wszystko, zobaczymy, z czego tak naprawdę wynikła nasza niedyspozycja w ostatnich tych 6 minutach. Na pewno musimy z innym podejściem zacząć następne spotkanie, nie czekać na to, że Toruń nie trafi, tylko wziąć sprawę w swoje ręce. W rywalizacji do 4 zwycięstw broniący tytułu zielonogórzanie prowadzą 2-1. W czwartek w Toruniu kolejne spotkanie. Polskie siatkarki od porażki z Brazylią 1-3 rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w Montreux w Szwajcarii. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego w środę zagrają z Tajlandią, a w piątek z Niemcami. W drugiej grupie rywalizują reprezentacje Chin, Holandii, Argentyny i Szwajcarii. Do półfinału awansują 2 czołowe drużyny z każdej z grup. W Warszawie trwa zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Biało-czerwoni przygotowują się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunami. Podopieczni Adama Nawałki po 5 kolejkach prowadzą w grupie E i są bardzo blisko awansu do przyszłorocznego turnieju w Rosji. Robert Lewandowski ma nadzieję, że poprowadzi w spotkaniu z Rumunią do zwycięstwa. Parę lat temu jednak w polskiej piłce było przekonanie, że jednak zawodnik, który gra za granicą, no to już jest fajnie. Zawodnik, który albo strzeli bramkę w Lidze Mistrzów raz na parę lat, to jest super, a jednak te standardy się zmieniły i nie sztuką jest wejść na sam szczyt, tylko sztuką jest się na nim utrzymać i my na ten szczyt jeszcze nie weszliśmy. Od tego trzeba zacząć, my podążamy i to jeszcze kawałek drogi. I to jest ta mentalność, żeby właśnie nie spocząć na jakichś pierwszych pochwałach, które w naszym kierunku idą, tylko być jeszcze bardziej zmotywowanym i w kierunku tym, żeby tych pochwał było jeszcze więcej, jak najwięcej, nie tylko z polskich mediów, ale też zagranicznych. I ta perspektywa podejścia do polskiej piłki nożnej na przestrzeni lat na pewno się dużo zmieniła, ale jeszcze jest też do poprawy. Biało-czerwoni na półmetku rozgrywek prowadzą w grupie E z przewagą 6 punktów nad Czarnogórą i Danią oraz 7 nad Rumunią i Armenią. Ostatnie miejsce zajmuje Kazachstan, który w 5 spotkaniach zdobył tylko 2 punkty. Jelena Ostapienko i Tymea Baczyński zagrają w półfinale tenisowego wielkosztomowego turnieju French Open. W ćwierćfinale Łotyszka pokonała Dunkę Karoliny Woźniacki 4-6, 6-2, 6-2, a Szwajcarka wygrała z francuską Kristiną Mladenowicz 6-4, 6-4. Mecz był kilkakrotnie przerywany przez opady deszczu. W środę o półfinał zagrają Czeszka Karolina Pliszkowa z francuską Caroline Garcia oraz Rumunka Simona Halep z Ukrainką Jeleną Switoliną. Ćwierćfinałowe mecze mężczyzn zostały przełożone na środę. Tymczasem Jerzy Janowicz przegrył z hiszpańskim tenisistą Tomim Robredo 6-3, 4-6, 6-7 w pierwszej rundzie Challengera ATP w czeskim Prościejowie. Mistrzostwa Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim w 2020 roku odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim. Taką decyzję podjęła we wtorek w Amsterdamie Rada Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Jak informuje strona internetowa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, hala, która będzie areną mistrzostw, zostanie oddana do użytku jesienią tego roku. Holender Ken Bowman wygrał 3 etap kolarskiego wyścigu Critérium de Dauphiné. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Belg Thomas de Gendt. Wtorkowa trasa liczyła 184 km. Drugie miejsce zajął Litwin Ewaldas Siskiewicius, a 3 Belg Frederik Bakket. Michał Kwiatkowski przyjechał w peletonie i zakończył etap na 39. miejscu ze stratą 11 sekund do zwycięzcy. Czas na prognozę pogody. W ciągu najbliższych godzin prawie w całym kraju mogą przechodzić burze z gradem. Na termometrach w nocy od 9 do 16 stopni, a jutro od zachodu przejaśnienia, lokalnie jeszcze pokropi deszcz i również przejdą burze. Na termometrach w środę od 15 stopni na północnym zachodzie do 23 na południowym wschodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już ostatnia godzina naszego wtorkowego programu. Prawie 11 minut.
Państwu 11 minut po godzinie 23. To jest magazyn Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Jakub Tarka przed mikrofonem. Dzisiaj, jak już powiedzieliśmy, proponujemy Państwu temat zaginięć. Temat bardzo szeroki, tak jak i pojęcie zaginięcia. W Polsce powstaje wielki system poszukiwań osób zaginionych. To są wolontariusze, przede wszystkim uczestniczą w takich akcjach. To jest pasja, służba, misja. Skąd pomysł i potrzeba na taką właśnie pomoc świadczoną rodzinom, których bliscy wyszli z domu i nie wrócili? O tym dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać. O tym Państwo też usłyszą już teraz w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowanym Zaginiona. Telefon, witacze. Cały czas dzwoni. Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Dzień dobry. Nie, proszę, to znaczy tak, nie wie Pani, co się wydarzyło, więc ja myślę, że należy jak najszybciej tą sprawę zgłosić do policji. Do Itaki, ja od Pani za chwilkę przyjmę zgłoszenie przez telefon. Proszę też nie obawiać się, że policja nie przyjmie tego zgłoszenia, ponieważ nie musi minąć 24 godziny, nie muszę. Rodziny wiedzą, że mogą do nas dzwonić 24 godziny na dobę, ponieważ my pomagamy, koordynujemy działania, pokazujemy, co po kolei można robić, pomagamy szukać. Marii, lat 4, data zaginięcia 27 kwietnia 2017 roku. Dominika, lat 17, data zaginięcia 14 kwietnia 2017 roku. Karolina Siwek, lat 14, zaginęła 4 czerwca 1999 roku. Zdjęcie jest w bazie zaginionych Fundacji Itaka. Karolinka, 14-letnia, zaginęła 4 czerwca 1999 roku. Wyszła rano do szkoły, chociaż w szkole nie była. Przyszła, no tak jakby po lekcjach, zostawiła plecak z książkami i wyszła. Nie wróciła na noc, to był z piątku na sobotę, więc najpierw po koleżankach się rozpytywało. W sobotę jeszcześmy nie wiadomili policji. Zaniepokoiliśmy się, że na nich nic nie wie, więc w niedzielę zgłosiliśmy do miejscowej w Połańcu policji. Może dlatego, że wagarowała. Policja jednoznacznie przyjęła, że wagarowała, boi się. Uciekła, pan sobie ładnie sformułował. Wakacje się zaczną, Karolina wróci. No ale rok szkoły się skończył, wakacje się skończyły, nie jedna i Karoliny nie ma. Są pisma, które wysyłała do prokuratury dokumenty. Nie został podjęty tak jakby ten wątek inny poza zaginięciem. Wracałam się do komendanta, żeby... Może mówię, ja porozsyłam jakieś zdjęcia. Nie trzeba, bo wszystko jest zawiadomione od razu w całym kraju, nie tylko. Jak Karolina zaginęła w czerwcu, tak jesienią, sama powiększyłam zdjęcie, kilka słów napisałam najważniejszych i powysyłałam do wojewódzkich komend policji. Na przełomie styczeń luty zadzwoniła pani z Komendy Wojewódzkiej z Kielc do mnie, ponieważ no, dostała zdjęcie i chciała dowiedzieć się, czy to jest aktualne jeszcze, czy co. Powiedziała mi, że oni dopiero się o tym dowiedzieli ode mnie. Komenda Powiatowa Policji? No i Powiatowa to Staszowie. W sprawie zaginięcia Karoliny Siwek w ramach prowadzonej sprawy poszukiwawczej nie stwierdzono żadnych przesłanek, które świadczyłyby o prowadzeniu bądź porwaniu nieletniej Karoliny Siwek. Brak jest podstaw do stwierdzenia popełnienia przestępstwa uprowadzenia, dlatego też postanowiono jak na wstępie. Z rówieśnikami, z kolegami też na swoją rękę szukaliśmy. Trudno było się pogodzić. Nie ma jej szukać gdzie. Ktoś się wkręci w kółko i nic mu z tego nie wychodzi. Życie u Karoliny. Nie od razu, ale po jakimś upływie jakiegoś czasu znalazłam adres. Po prostu przeglądając kolejny raz zeszyty, no trafił w moje ręce ten adres i mnie zaciekawił ze względu na odległość. Chłopak nie jest miejscowy, tylko no jest to kawałek jednak drogi. Chłopak 2 lata starszy. No myślę, że ten adres coś sobą
przedstawia. Tylko co? Wszystkie ślady związane z Karoliną, no zgłaszam dlatego, żeby jej pomóc. Nie wiem, czy tego chłopaka rozpytali. No nie znał. Nie widział. To skąd ona miała ten adres? To właśnie chciałabym ustalić. A ma pani zdjęcie Karoliny? Nie wyglądała ponad swój wiek, tylko przecięta, drobna, szczupła dziewczyna. Ciemna blondynka. Oczy? Szare. Jak całe rodzeństwo. To jest progresja. Progresja wiekowa Karoliny Siwek, urodzona 11 maja 1985 roku. Tak jakby Karolinka prawdopodobnie wyglądała w wieku 21 lat. Komisarz Konrad Gajda, Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych, Komenda Główna Policji. My też zmieniliśmy w ogóle w ostatnich czasach perspektywę patrzenia na ten problem. Powstało Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych, czyli w 2013 roku na początku. Bo na policję co roku jest zgłaszanych około 22 tysięcy przypadków zaginięć osób. Nazywam się Alicja Tomaszewska. Fundacja taka. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Na początku, jak zakładaliśmy Itakę, to policja mówiła, ależ po co to? A myśmy odnaleźli ponad 30 tysięcy osób. Czy pomogli odnaleźć ponad 30 tysięcy osób? Staramy się obalić wreszcie ten mit, że poszukiwania zaczynają się po 48 godzinach od zaginięć, bo on pokutuje już nie wśród policjantów raczej, tylko wśród osób zgłaszających. A zaginięcie należy zgłaszać najszybciej jak to możliwe, wtedy, kiedy kogoś zaniepokoi nieobecność bliskiej osoby. Bardzo jestem zadowolona, że w Polsce tworzy się wielki system poszukiwań osób zaginionych. To trwało 18 lat i że tyle osób rozumie, że to dla rodzin osób zaginionych jest to poważny problem. Tak poważny, że rodziny nie mogą poprawnie funkcjonować w ogóle. One są chore, ponieważ chore z niepokoju, bo ja rozmawiałam z ojcem zaginionej. Wiele lat już po jej zaginięciu, ona zresztą do dzisiaj się nie odnalazła. I on mówił, że jego córka śni mu się co noc. I ona w tych snach jego woła, tato ratuj. Z czymś takim to się nie da żyć. Żaden rodzic nie będzie zdrowy psychicznie, jeśli w nocy dziecko szuka pomocy i tej pomocy nie może dostać, bo to jest niemożliwe. To trudno jest komuś po prostu w ogóle wyobrazić sobie. Może zacznijmy od tego, że wyobrazić sobie nawet sytuację. Odzież, wszystko jest. Nie jest to wyrzucone, zamknięte, że nie ma jej i nie ma śladu. A najgorsze w tym wszystkim jest to niewiadome. No nie może człowiek się tak rozpłynąć. Karolina nie może zniknąć z naszego życia. I ciągle na nią czekamy. Rozmawiałam ostatnio z tą matką, której córka zaginęła jako nastolatka. Mamy taki 3-letni projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i on się nazywa GEN. I my namawiamy rodziny osób takich długotrwale zaginionych, między innymi właśnie tę matkę. I ją namawiałam, żeby oddali swoje ślady biologiczne do badań, bo być może, że gdzieś w Polsce znaleziono zwłoki jej córki. I bez śladów biologicznych rodziców nie ma z kim porównać tych śladów tej osoby zmarłej. W związku z tym projekt służy właśnie identyfikacji nieznanych zwłok w Polsce. I to jest też jedna z metod poszukiwawczych. Chcę wszystko zrobić, żeby je dowiedzieć. Albo żywa, albo martwa, żeby była przy nas. Dziecko ginie i nic się o nim nie wie. Co się z nim dzieje? Czy żyje? Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowany Zaginiona.
To jest audycja o sobie samych, 21 minut po godzinie 23 w studiu. Goście, autorka reportażu Urszula Żółtowska-Tomaszewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jan Jaszczyński z jednostki ratownictwa specjalistycznego S12, dobry wieczór. I Rafał Sakowski, kierownik grupy ratowniczej PCK Warszawa. Witam Państwa. Dobry wieczór. Zacznę tradycyjnie od autorki reportażu. Pani Urszulo, skąd pomysł na taki reportaż, na taki temat, na uczestniczenie w takiej akcji, szkoleniu? Skąd pomysł? Na początku przyglądałam się działaniom i taki. Te plakaty z imionami osób, dzieci, nastolatków, które zaginęły, praca psychologów z rodzinami zaginionych, to były początki. Potem poznałam ludzi, w których rodzinach zaginęły nastolatki. To ta historia Karoliny Siwek to jest jedna z tych historii, które nie mają na razie zakończenia. Dziewczynka 14-letnia zaginęła w 1995 roku i śladu po niej nie ma. Kiedy rozmawiałam z tymi rodzinami, zobaczyłam, jaki to jest dramat, kiedy się czeka, niepokój, wyobraźnia szaleje, bezradność. Te rodziny funkcjonują jak chore rodziny, o tym mówiła pani prezes i taki, to jest prawda. Często były to rodziny, w których było kilkoro dzieci, ale to jedno zaginięcie po prostu niszczyło więzi w rodzinie. Ludzie ze straszną depresją. No dramat. Ja sama w mojej głowie cały czas jest historia Iwony z Sopotu, która zaginęła w 2010 roku, 19-latka, po której ślad zaginął. W jednym z wywiadów jej mama powiedziała niedawno, z rok temu, że chyba wolałaby, żeby ona nie żyła, bo wyobraźnia podpowiada straszne zawieszeniu. No, ma świadomość, że jej córka mogła się znaleźć w jakimś okropnym miejscu. No, nie będziemy więcej mówili, prawda? I ta świadomość po prostu zabija ją z dnia na dzień, że jest męczona, że jest maltretowana. I to są naprawdę sytuacje, z jakimi trudno się zmierzyć. To jest też taka rzeczywistość, która nas, tak sobie myślę, otacza. Nawet jeżeli takie sytuacje nas osobiście nie dotykają, no to w zasadzie każdego dnia gdzieś w internecie, na Facebooku widzimy jakieś ogłoszenie, prawda? Zaginęła imię, nazwisko, dziewczyna z Siedlec, z jakiejś mniejszej, większej miejscowości, prawda? To jest coś bardzo powszechnego. Statystyki, o których tutaj słyszeliśmy w reportażu, mówią o tym, że każdego roku w policyjnym rejestrze pojawia się około 22 tysięcy zaginionych osób. No i też takie stwierdzenie w reportażu pada, podejrzewam, że też pojawia się bardzo natarczywie w głowach, myślach większości osób, które poszukują swoich bliskich. Przecież człowiek nie może się tak rozpłynąć, prawda? Mówi się jak kamień w wodę i to tutaj akurat to określenie jest jak najbardziej adekwatne. Tutaj jest jeszcze jeden problem, bo ludzi, których, dzieci zaginęły w latach 90. czy na początku lat 2000, byli tacy niezaopiekowani. Z policją ciężko się współpracowało, bo policja bagatelizowała te zaginięcia. Twierdzili, że to pewnie ucieczki, że się znajdzie, jak nie teraz, to później. I to się potwierdzało wakacje, we wszystkich, prawda? W wielu rozmowach. Teraz to się zmieniło. No, jesteśmy na etapie budowania systemu. Dużego tutaj koledzy z S12 i z PCK są taką cząstką tego budującego się systemu poszukiwań. No właśnie, panów zapytam. Może zacznijmy od początku. Zaginięcie, czym jest? Przed audycją trochę rozmawialiśmy, że to jest pojęcie bardzo szerokie. Panowie zajmują się wąskim wycinkiem tego pojęcia zaginięcia. Ale powiedzmy o tych zaginięciach, jak się je klasyfikuje. My jesteśmy na samym, że tak powiem, końcu takiego szeregu dziubania, ponieważ żebyśmy my byli zaangażowani, to musi być spełnionych wiele przesłanek, o czym spróbujemy na pewno powiedzieć. Natomiast należy zacząć od tego, bo na tyle też Alicja Tomaszewska-Zitaki wspominała o tym w reportażu i należy o tym wspomnieć.
jedną rzeczą, którą się próbujemy zajmować w ostatnim czasie, to jest swoista propaganda wśród społeczeństwa, kampania informacyjna wszelkiej maści i koloru, prowadząca do wyjaśnienia tego, co to jest zaginięcie i jak się należy wobec tej sytuacji zachować, bo nie jest to oczywiste. Czy pierwsza sprawa jest taka, że to, że ktoś zaginął, musi zostać zgłoszone na policję. I oczywiście czy wspomnienia, czy media, czy historie reportażowe pełne są różnych opowieści o tym, gdzie policja się zachowała w sposób taki niezbieżny z oczekiwaniami, natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że 22 tysiące rocznie przypadków to jest sporo. Bardzo dużo z tego to są zaginięcia, które osób, które znikają po raz kolejny. W związku z tym policjanci znają te sprawy i trudno byłoby oczekiwać, że będą rzucać wszystko i szukać szósty raz w tym samym roku, czy siódmy raz tą samą osobę. Oczywiście na pewno były jakieś sytuacje, które mogą być poddane krytyce, niemniej nie należy tego aż tak uogólniać. Więc wracając do podstawy, żeby można było mówić o zaginięciu, musi ono zostać zgłoszone. Nie ma żadnych podstaw też. A zdarza się tak, że ktoś nie zgłasza zaginięcia swojej osoby bliskiej? Po pierwsze, tak zdarzają się takie rzeczy. Po drugie, zdarzają się, że ludzie zgłaszają nieskutecznie, nie w taki sposób, jak trzeba. To znaczy? Dzwonią na pogotowie, dzwonią na straż pożarną, robią różne rzeczy. Wypytują, oczekują jakichś cudów, natomiast trzeba się zgłosić do policji. Trzeba się zgłosić do swojego w danym rejonie i trzeba, policja musi przeprowadzić osobę przez całą procedurę zgłoszenia tego zaginięcia. Musi nadać mu odpowiednią kategorię. Mamy trzy kategorie zaginięć, to jest bardzo, bardzo istotne. I dopiero wtedy mogą się rozpocząć wszelkie czynności związane z poszukiwaniem tej osoby. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia na przykład z zaginięciem małego dziecka albo jakąś sytuacją krytyczną i zostanie wykonany telefon na czy 997, czy na 112. Zrozumiałym jest, że będą podjęte czynności bez papierologii. To w tej chwili już jest normalny standard, że jeżeli ktoś dzwoni i jest zimowa aura na przykład i zaginęło małe dziecko, wszyscy wszystko rzucą i będą działać. Natomiast prędzej czy później te wszystkie kroki muszą być nadrobione, wobec tego formalnie te skuteczne czynności odbyć się nie mogą. Formalności, o których tutaj mówimy, służą przede wszystkim temu, że musimy wiedzieć, kogo szukamy. Dopiero dokładny wywiad z osobą, która zgłasza takie zaginięcie, jest w stanie nam uświadomić, gdzie ta osoba trafiła. Trafne pytania policjanta, trafne pytania do osoby, która zgłasza zaginięcie, potrafią nas ukierunkować na właściwe miejsce, w którym powinniśmy tej osoby szukać, właściwy kierunek, który ta osoba mogła nabrać. Wracając na chwilę tylko i wyłącznie do statystyk, mówimy o 22 tysiącach, tak czysto statystycznie, teoretycznie na przestrzeni ostatnich lat, ale to są tylko zaginięcia z imienia i nazwiska konkretnej osoby. Jeśli ta osoba, Iksiński, zaginął po raz szósty w ramach danego roku, ta osoba była tylko raz w tej statystyce zapisana. Jeśli sobie weźmiemy, wrócimy jeszcze raz do tej statystyki, to jeszcze jedna rzecz, musimy mieć świadomość. Coraz więcej osób się odnajduje niż ginie. To jest bardzo, bardzo dobry objaw, idzie to w bardzo dobrą stronę. Skąd to się bierze? No właśnie, o tym jeszcze powiemy, o tym postępie technologicznym, z którego panowie też korzystają w swojej pracy. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o zaginięciach. To jest audycja o osobie samych, a już za sekund parę skrót informacji w Polskim Radiu 24. 23.30, Polskie Radio 24, czas na najważniejsze informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska ambasada w Doszy ostrzega podróżujących przed kłopotami związanymi z przelotem do Kataru. Problemy linii lotniczych rozpoczęły się wczoraj, gdy 7 państw arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Katarem, a niektóre z nich zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla katarskich maszyn. W ocenie ambasady mieszkającym w Katarze Polakom nie grozi obecnie żadne niebezpieczeństwo. Wczoraj udzieliła nam się niepewność, ale dzisiaj wszystko wróciło do normy, mówił Polskiemu Radiu pan Jarosław, mieszkający w Doszy od 2010 roku. Rzeczywiście się ludzie ruszyli do sklepów i rzeczywiście wczoraj zrobiło się zamieszanie, ale prawda jest taka, że jak się wszyscy rzucają do sklepów, to no nie ma szans, żeby nie poznikały rzeczy z półek. Przykładowo byłem chwilę temu w sklepie, żeby właśnie sobie zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda. W sklepach wszystko jest z powrotem. Kolejek do kasy nie ma żadnych, przynajmniej teraz nie było 9 wieczorem, jak byłem w sklepie. Mieszkańcy Kataru mają za to problemy z pobieraniem pieniędzy z bankomatów.